Mydło powoli rozpuszcza się w wodzie, tworząc mętnawy roztwór. Odczyn tego roztworu jest zasadowy, gdyż mydła są solami słabych kwasów i mocnej zasady. Hydrolizują więc w roztworze wodnym. Wodne roztwory mydła wykazują skłonność do pienienia się. Piana ta zanika po dodaniu kwasów, które przekształcają mydła w słabo zdysocjowane kwasy tłuszczowe. Również sole metali, takich jak wapń czy magnez, obniżają zdolność mydła do pienienia się, gdyż powodują wytrącenie z roztworu nierozpuszczalnych soli kwasów tłuszczowych. Oleje nie rozpuszczają się w wodzie. Natomiast tworzą trwałą emulsję z roztworem mydła. Z tego powodu mydła stosuje się jako środki czystości umożliwiające usuwanie tłuszczu i brudu.